przestrzeń jest dosyć ważnym elementem w naszym życiu codziennym, na przykład przestrzeń domu, którą bardzo dbamy, więc możemy założyć, że równie ważnym jest w życiu szkoły i dzieci spędzają co najmniej kilka godzin dziennie w szkole. Fajnie, żeby robiły to w przestrzeni, która jest przyjazna. Nasz pomysł był taki, żeby razem z osobami, które bezpośrednio pracują ze swoimi klasami, czyli nauczycielami, zająć się właśnie tworzeniem przestrzeni, która zachęca do robienia rzeczy, albo pomaga dzieciom regulować emocje, albo wyznacza pewne strefy zabawy, strefy relaksu. Nawet małe zmiany, mikrozmiany, wprowadzenie tablicy, na której można rysować, albo koloru, zmieniają zachowanie dzieci i pomagają twórczo pracować. Wspólne składanie trójwymiarowej skrzyni może dzieci uczyć czegoś o matematyce, o figurach, o przestrzenności. Na wygląd takiej współczesnej sali składają się dwie rzeczy, jakby dwa takie zespoły czynników. To są bardzo ściśle określone przez przepisy rzeczy określające ilość światła, która musi tam być, stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi, również orientację względem stron świata, to sposób ustawienia ławek, miejsce umieszczenia tablicy. Większość sal, do których wejdziemy w każdej części Polski, będzie miała podobny układ przestrzenny, będzie miała podobną powierzchnię, podobną wysokość. Druga rzecz to jest to, co nauczyciele i dzieci robią w tych salach w ramach zadomawiania się w tych salach. Myślę, że bardzo dobrym pomysłem jest próbowanie organizacji tej przestrzeni. To znaczy wydzielanie jakichś stref różnych od siebie funkcjonalnie, pokazywanie dzieciom, że są pewne miejsca, które są bardziej przystosowane do pewnych aktywności, zachęcanie ich do wykonywania tych aktywności poprzez aranżację tego miejsca. Można wybrać jedną ścianę albo część jednej ściany i w jakiś ewidentny sposób zaznaczyć to, że to jest przestrzeń wystawowa, na której wystawiamy te prace. Też myślę, że ważne jest, żeby wytłumaczyć sobie na przykład, że niekoniecznie musimy eksponować niektóre prace przez 3 lata. Dzieci powinny móc mieć własną szafkę, szafeczkę, w której zostawiają przybory swoje czy przedmioty, które przynoszą z domu, są zbędne, czy też książki po prostu. No jednocześnie te ławki czy stoły powinny być na tyle mobilne, żeby można było na przykład pracować w grupie, a nie tylko w takim szeregowym ustawieniu. Potrzeby, które są szczególnie ważne dla małych dzieci i takie, które pewnie istotnie mogłyby być realizowane, czy wspierana ich realizacja mogłaby być poprzez przestrzeń, poprzez jej organizację, no to jest przede wszystkim taka potrzeba eksploracji, poznawania, doznawania, czy doświadczania wszelkimi możliwymi zmysłami. W tym wieku rozwój poznawczy, rozwój intelektualny, ale też emocjonalny odbywa się poprzez doświadczanie, poznawanie, przestrzeń, która zachęca do eksplorowania, zachęca do wykorzystywania bardzo różnych modalności, uruchamiania różnych zmysłów, na pewno będzie zaspokajać te potrzeby i wspierać rozwój dziecka pod względem chociażby intelektualnym. Równie ważne i związane z przestrzenią może być zaspokojenie takiej potrzeby odpoczynku, wyciszenia, zmienienia pewnej dominującej aktywności. Punktem wyjścia dla nauczyciela myślącego, co mogę zrobić ze swoją przestrzenią, poza oczywistymi wymaganiami związanymi z pewnymi przepisami, jest też pójście takim tropem potrzeb moich własnych jako nauczyciela, ale przede wszystkim moich dzieci, tak? Tego, jak ja postrzegam swoją klasę. Najbardziej cenną rzeczą dla mnie było to, że dzieci były bardzo zaangażowane, że od procesu tworzenia przeszliśmy do procesu realizacji, że one wiedziały, że coś się w naszej klasie zmieni. I to, że one były tym bardzo podekscytowane, to też wyzwoliło ich wielką pomysłowość i kreatywność. Największą jakby zaletą dla mnie było to, że dzieci zobaczyły, że coś planując, coś wymyślając, można to stworzyć. I jakby ważne oczywiście jest dla mnie, że powstał wspaniały kącik do odpoczynku z kolorowymi poduszkami, które dzieci wykonały, ale najważniejsze było to, że to one same wymyśliły i to zrobiły. Mają taką moc sprawczą, tak, że coś się zadzieje, jeżeli to dobrze wymyślimy. Aranżacja pracowni jest bardzo ważna w pracy z dziećmi. Odpowiedni dobór mebli, wyposażenia, a także dekoracja jako sama w sobie jest istotą, która pomaga dzieciom w uczeniu się. Uważam, że jest to tak istotne jak podręcznik, jak metody informatyczne wykorzystywane na lekcji.